Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony Shrimp Time. Już po urlopowo, po wakacyjnie, słuchajcie, a wy się pewnie zastanawiacie, co zrobiłem z moim biednym zbiornikiem z pebelkami, Słuchajcie, mianowicie to, co robię z każdym z moich zbiorników yy, raz w tygodniu czyli dałem mu taki mocny miks wspomagający. Generalnie kondycję krewetek, zarówno pancerz, jak i wybarwienie, jak i trawienie i rozmnażanie krewetek. Jest to suplement, który ja stosuję raz w tygodniu, taki miks, w celu poprawy jakości krewetek, poprawy ich warunków rozmnażania, a w szczególności w celu uzupełnienia wszystkiego tego, czego mogła dieta krewetek. Nie dostarczyć im w ciągu tygodnia. A więc przejdźmy, moi drodzy, przejdźmy do przygotowania tego miksu. I na wstępie Wam powiem, nie jest to tania sprawa, i dużo osób może już tutaj się oburzyć. Natomiast, no, patrząc na wartość i jakość krewetek, które ja mam w zbiornikach, dla mnie dobrostan, tak to nazwijmy, krewetek jest najważniejszy. Zaraz sobie Omówimy wszystkie tutaj pokazane produkty, które widzicie, jak dawkować, yy, i parę ciekawych rzeczy odnośnie tych produktów Wam powiem. A więc, moi drodzy, yy, jak widzicie, używamy SP Max H od Beni yy, b Be Baby Babyfooda Bacteria E, Comp Food, no i nowy produkt, nowy, nowy wymysł yy, Shrimp Time, czyli EBF. Dust. Rzecz, którą robimy sami. Mogę się pochwalić. I zacznijmy, moi drodzy. Bakter AE. Bakter AE. Produkt, który ma dostarczyć enzymy, ma dostarczyć bakterie probiotyczne. Możecie zamiennie używać kwadropa probiotik. I generalnie ten produkt ma w celu wzbogacić biofilm u nas w zbiorniku. Ma na celu poprawić rozwój bakterii w zbiorniku, a także y, dostarczyć naszym krewetkom odpowiednie enzymy i polisacharydy, które są niezbędne do ich prawidłowego rozwoju, jak i do budowy pancerza. Druga rzecz moi drodzy, czyli y, bistrong. Bistrong, bardzo specyficzny preparat, powstaje on z mielenia pancerzy krewetek, z mielenia pancerzy krabów. Jest to preparat, który zawiera aksantatynę, bodajże tak to się wymawia, nienawidzę wymawiać nazwy tego, tego barwnika i ma wzbogacać pancerz. Yy, wzbogacać wybarwienie, a z uwagi na to, że ma dużo wapnia właśnie z, ze względu na zawartość yy, skorup, pancerzy, krewetek. Poprawia nam wylinki. Następny preparat Benibaci Max H. W dużym zakresie jest to preparat dostarczający wapnia naszym krewetkom i poprawiający białe wybarwienie tych krewetek. Składa się w dużym zakresie z przemielonych pancerzy koralowców oraz z przemielonej chrząstki. Rekina, więc potężna ilość wapnia, y, która poprawia nam białe wybarwienie u krewetek, która sprawia, że te krewetki ładnie się wybarwiają. Dalej mamy y, baby shrimp food. Możecie zastępować Pico, je, jeżeli używacie, możecie SL Aqua baby food y, używać do tego. Generalnie zmielony. Ogólnie dostępny dla krewetek małych pokarm, który, którego celem jest zapewnienie podstawowych składników odżywczych dla małych krewetek, dzięki swojej strukturze, dociera nam do całego akwarium. Dzięki temu, małe krewetki, które za bardzo nie mają możliwości w śmiganiu po akwarium, dostają się do tego pokarmu. I podobne, podobne działanie ma komfood, który z kolei jest pokarem, poka, pokarmem zbazowanym. Opartym o algi, o glony złożone, które, jak wiecie, albo nie wiecie, pewnie wiecie z moich już filmów, zawierają bardzo dużo minerałów, zawierają bardzo dużo witamin i zawierają bardzo dużo wapnia, czyli znów poprawiamy ten nasz pancerz, poprawiamy wybarwienie krewetek, i z uwagi na to, że to są glony złożone, jest też wysoka. Porcja, wysoki procent protein w tym pokarmie pochodzenia roślinnego. A wiecie, że dla mnie proteiny roślinne to jest podstawowa, podstawowy element diety każdego, każdego krewecia, który jest u nas w zbiorniku. I teraz moi drodzy, przechodzimy do nowości od Shrimp Time. Część z Was już miała przyjemność się zapoznać. EBF Dust. EBF Dust, co to jest? Słuchajcie, jest to y, nasz nowy produkt. Próbowaliśmy y, zastąpić y, Benibaci Bimax, Beniba y, SL Aqua Magic Powder na wytworzyć produkt, który będzie działał analogicznie. I tu proszę bardzo, udało się zrobić EBF Dust. -a. Robimy go od początku, od momentu procesu odpowiedniej odpowiedniego przygotowania, hodowania mikroorganizmów na odpowiednim podłożu, który jest mieszanką różnych składników. Do momentu pakowania to wszystko sami robimy, dostajecie taką łyżeczkę i generalnie co to za zawiera? Zawiera nam polisacharydy, zawiera nam enzymy, zawiera nam zarodniki yy, grzybów w postaci drożdży, jak i zarodniki, moi drodzy, yy. Jak i zarodniki bakterii. A teraz już trochę wybiegłem. Przechodzimy do dawkowania. Zaczynamy sobie od y, Baby Fooda. Jest to dawka, słuchajcie, na, jedne, na jeden zbiornik dajemy dwie takie półmilitrowe łyżeczki, które, które są webe w daście. Drugi pokarm, który dajemy, był Z tym nie przesadzamy. Pół łyżeczki, to wszystko na 100-litrowy zbiornik, bardzo mocno obsadzony. przygotowuje, więc ewentualnie podzielcie sobie, yy, podzielcie sobie tę porcję na mniejszą. Baktera e. tu uważamy bardzo mocno, bo przy źle napowietrzonych zbiornikach można spowodować bakterem PADY. Yy, czyli dajemy taką maleńką Tom. Benibacci Max H, yy, dwie łyżki obligatoryjnie, wielki. Zbiornik u mnie bardzo mocno obsadzony, i jeszcze Pure Black Line. To dodatkowo yy, przemawia za tym, że tak tu dawkować. comp yy, proszę bardzo, yy, na taki zbiornik, jaki ja mam, myślę, że dwie łyżki, spokojnie jest ok. I EBF DAS. Teoretycznie dawkujecie jeden taki scope na 10 litrów wody przy średnio obsadzonym zbiorniku. Natomiast, z uwagi na to, że ja tu podaję inne pokarmy to do miksa 100 litrowego zalecałbym 2-3 łyżki takiego KMF, bo nie KompFuda, tylko EBF Dasta. No i też pamiętajcie, że ja EBF Dust dawkuję niezależnie, niezależnie moi drodzy, od, a, od, y, od wrzucania y, tego jednorazowego. Dobra moi mili przechodzimy do wrzucenia tego wszystkiego do naszego zbiornika. Tak wygląda zbiorniczek mniej więcej. Widzicie, że parę krewetek w tym zbiorniku już lata. Potem na zbliżeniu zobaczycie też, że tych młodych krewetek też trochę jest. I tutaj ważna rzecz wypłuczcie dobrze butelkę żeby wszystko co macie wpadło do zbiornika i rozprowadźcie całość po całym zbiorniku, bo cała idea tego pokarmu, cała idea tego miksu jest taka, aby krewetki miały dobry dostęp do miksu. No i widzicie, że to działa. No nie? Zalanie od razu powoduje nam duży ruch w akwarium, krewetki się zaktywizowały, próbują się dostać do, do pokarmu, który, który tutaj dla nich przygotowaliśmy, no i zaczynają e, aktywnie, aktywnie żerować. E, jedna ważna rzecz, jeżeli robicie taki miks i chcecie zrobić dla większej ilości akwariów, niestety kompfooda musicie robić oddzielnie dla każdego akwarium, ponieważ ma takie cechy, że on będzie wam e, osiadał, czy to zrobicie w strzykawce, czy to zrobicie w jakimś naczynku, ten kompfood będzie wam Posiadał na dnie, będzie, yy, nie będzie chciał się mieszać, i skończy się to tak, że jak zrobicie na 10 zbiorników, to kompfód w dużej wielkości pójdzie na ostatnie zbiorniki. Więc to warto wiedzieć, jeżeli chcecie, chcecie równo wszystko podawać, to warto tego kompfuda podawać yy, oddzielnie. Natomiast pozostałe rzeczy możecie spokojnie zmiksować i one będą się fajnie rozprowadzać. Jeżeli robicie na jakąś bardzo dużą ilość zbiorników, to radzę co jakieś tam parę zbiorników przemieszać całą porcję. Ważna rzecz, ponieważ często słyszę, że takie rzeczy rozpuszcza się w wodzie RO. Z uwagi na użyte składniki, z uwagi na to, że mamy tutaj bakterie jak i zarodniki drożdży. Ja generalnie nie polecam używania wody RO. Lepiej wziąć wodę ze zbiornika, żeby tam żadnych jazd ściśnieniami osmotycznymi przy, przy komórkach, przy ścianach komórkowych tych zarodników nie było, i dlatego w mojej ocenie lepiej zaczerpnijcie sobie ze zbiornika trochę wody i taką wodą dopiero to rozmieszajcie. Myślę, że to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał film, że trochę wam wiedzy tutaj przekazałem. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę, jeżeli podoba wam się kanał, szczelcie suba. Ja taki miks, słuchajcie, używam mniej więcej od dwóch lat i jestem naprawdę, naprawdę bardzo z tego zadowolony. Tu macie trochę rzut po zbiorniku, jak to wygląda. Wybaczcie za to, że ten rzut tak z łapki. Idzie, ale możecie zobaczyć, ile tu jest krewetek, jak aktywnie żerują yy, po podaniu naszego miksu. No i, no i generalnie zobaczyć, że aż tak źle nam rozmnażanie tych pebelek nie idzie. poglądać sobie jakość pebelek i tak dalej. Słuchajcie. Dla mnie to jest tyle. Myślę, że temat wyczerpałem. Wrzućcie w komentarzu o czym byście chcieli posłuchać na następnym filmie, no i nie, zap, nie zapominajcie on streaming. Do następnego razu. Cześć!